Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, o tej prawdopodobnie ostatni bądź przedostatni odcinek z Foragera. Tak więc bez zbędnego gadania, marudzenia, narzekania, zajmijmy się tym, co pozostało, czyli wykrawceniem wszelkich możliwych akcesoriów, zaczynając od butów i innych tego typu rzeczy. A więc buty pustki, tak, trochę szybsze chodzenie. Od razu, jak jeszcze przy tym jesteśmy, róbmy buty kosmiczne, po czym spróbujmy zrobić sprzęt nuklearny. I w sumie jak przy nim jestem, to jeszcze niech tutaj się od razu tworzy kill-off, bo jednak kill-off nuklearny, ciekawa sprawa będzie. Dobra, jeszcze większa szansa. A buty czego potrzebują? Elektroniki nuklearnej. Jak widzicie, naszykowałem wszystkiego wystarczająco dużo, dobra. Więc bez marudzenia. Mamy kill-offa, nie rozumiem czemu coś takiego, ale okej, fajne. Możemy zdobyć teraz Toxic Sludge z materiałów i roślin, fajnie. I jeszcze lepszy portfel, tak. I dobra, co my tu jeszcze mamy? Rękawice na pewno. I w czasie, kiedy rękawice się tutaj tworzą, pójdźmy jeszcze zlecić od razu ze strefy kosmicznej Magnum Opus. Wiecie, żeby już mieć wszystkie rzeczy kosmiczne, jeśli chodzi o akcesoria. Po czym zostanie tylko wytworzyć parę pozostałych spraw i tyle. I może naprawdę dzisiaj zdobyć już wszystko, co się da. Dobra, Magnum Opus. I teraz co jest potrzebne? Nuklearny kodeks. 5 maszynerii. Dobra, niech od razu się stworzy. Idźmy dalej. I w sumie nie ma już czego unikać. Nuklearny portfel. Dobra. Książkę już chyba skończyliśmy? No chyba. Dobra. W takim wypadku... miecz kosmiczny. Nuklearny portfel. Ciekawy pomysł, dobra. Mamy jeszcze trochę materiałów. Mamy, dobra, to budki. W tym czasie mamy miecza kosmicznego. I co, teraz mogę mieczem... aha! Mieczem mogę siekać teraz wszystko. Fajnie. Dobra. I teraz jest potrzebny nuklearny miecz. Dobra, krawcimy. Wiecie co, to będzie super. Będę mógł teraz zbierać z tego, co widzę, uranium i toksyczny glut. Trzymam toksyczne odpadki, o tak prostu mieczem, nie wchodząc do pustki. Co nie zmienia jednak efekt, że prawdopodobnie do pustki będę właził co chwilę. Dobra, rękawiczki są, zobaczmy w ogóle, jak to jest jeszcze na liście. Dwa ulepszenia łuku. Tutaj to jest ten obliterator czy coś tak. I tutaj amulet. Dobra, czyli amulet i łuk został. Jako, że prawdopodobnie nie starczy na razie tego wszystkiego, to zacznijmy od amuleta. Może na amulet, na pewno na nuklearność będę mógł zarzucić bezproblemowo. Wybaczcie za delikatną czkawkę, nie wiem czemu się pojawiła nagle. Nieźle. Został już tylko łuk i będę miał wszystko ogarnięte. No, poza obliteratorem, który jest tam niszczycielem wielkim, ale... nim można się zająć na spokojnie, dobra, amulet, fajnie. Jeszcze jakieś akcesoria zostały? Nie, no mamy wszystko. Tylko tutaj właśnie takie parę sprzętów. Dobra, stal kosmiczna mam 8 na 15. Czyli brakuje jeszcze sporo, aż 7. Jak widzicie, moja produkcja nie nadąża. Jedną nadzieją jest tutaj teraz sklepik, w którym oczywiście nie ma nic przydatnego, bo jakby inaczej, to może warto byłoby pójść zobaczyć, jak to będzie wyglądać teraz, gdy po prostu chodzę i macham mieczem na wszystko. Przyjemne to. Nie muszę się przejmować niczym, tylko po prostu łazić, kroić wszystkie surowce. Chyba właśnie zostałem oficjalnie, jak to zwykle mówić, bugiem tej gry. Nie bogiem czy coś, tylko bugiem. Nie wiem czemu tak mamy, ale jakoś tak mi się przyjęło. Zazwyczaj na bogów w grach mówię bugowie i tyle, ale dobra. Przy okazji jeszcze chciałem się tylko pochwalić, jakie piękne obrażenie, no zobaczcie na to. Normalnie już łuk ma co prawda z dalej więcej, ale nie sądzę, żeby cokolwiek nawet w pustce było w stanie nas powstrzymać. Co nawet może bym poszedł sprawdził w ramach ostatniego odcinka, czy coś. Ale najpierw chciałbym jednak się zająć, wiecie, no, ogarnianiem wszystkiego. Czego brakuje? Okej, czyli głównie stali pustki.
W takim wypadku jedyne co może pomóc to jest tym razem wzmożona produkcja elektroniki, dobra. To w takim razie wiecie co? Znam rozwiązanie tego wszystkiego. 10 ogniw tutaj. Ile się da tylko ogniw zasilających. Oczywiście nie wyłączyłem Facebooka. Dobra. Facebook gór. Ten ogarnięty. Jak zwykle już mi się plącze język. I przy okazji zmieniłem tą fabrykę też już w nuklearną, bo wcześniej czy później tak będziemy musieli wszystkie 100 struktur nuklearnych posiadać, więc nie jest to problem. Nuklearny nie dosyć, że chyba trochę szybciej pracują, to dają podwójne zapasy, więc no zdecydowanie pomoże to w produkcji tego. I przy okazji bym mógł nawet zacząć jeszcze w tym miejscu, żeby było prędzej. No prawdopodobnie tak będę mógł teraz na dwa fronty lecieć z tym. Ale to jeszcze nie teraz, wiecie. Dopiero kiedy będę miał zapas materiałów, którego nie mam. Czyli ci mówiąc, jak po prostu narobił dużo komórek paliwowych, będę mógł tą elektrownię też przerzucić. Jak ją przerzucę, to dwie będą produkowały elektronikę, dwa będą stal pustki robić i jedno będzie składało to w stal kosmiczną. Taki trochę prosty schemat. Dobra, jak tam z paliwami, mamy 4 paliwa. Czyli dwa pełne cykle. Coś mówi, że będę musiał jeszcze tutaj długo posiedzieć i po prostu popomagać temu wszystkiemu. Oczywiście nie trafiło się to, czego potrzebuję najbardziej, więc pora teraz trochę tylko połazić, pokopać. Chociaż wiecie co, w sumie paliwo nie powinno być teraz problemem już. Kiedy mogę zbierać to na zwykłych elektrowniach, mogę naprodukować w krytycznej sytuacji, więc no. A nieskończone teraz wszystko mam tak naprawdę, więc skończę jeden cykl paliwowy. I tak, teraz idziesz na nieskończoną elektronikę. A ja, żeby zażegnać ten problem, po prostu najprościej w świecie postawię jeszcze jedną fabrykę. Tylko nie wiem gdzie. Nawet może na skraju, bo to nie musi tak szybko produkować. Też ją zarzucę na nuklearność, prawdopodobnie. Zamieszczę bota. Nieskończoność niech to produkuje. I tak, gdzie jest teraz nuklearność? Tak, tak. I ile mam, tyle wciskam, niech tutaj robi. Muszę przyznać, naprawdę w dobrym tempie. I po prostu niech tak będzie, po prostu. Ja w tym czasie z moimi chyba ostatnimi gotami pójdę, połażę, zbieram trochę może tego uranu i toksycznych gruntów. Tak, żeby było na wszelki wypadek, gdybym nagle potrzebował dokraftić. Chociaż jak mówiłem, teraz nie będzie problem, nawet jeśli trzeba będzie to, mogę to łatwo wyprodukować. O tak. I proszę, teraz chodzę i produkujemy. Więc tak naprawdę teraz już mam nieskończoność surowców nuklearnych. Oj, tak, jak przyjemnie. Po prostu wiedzieć, że nigdy nie skończy mi się nic, tak naprawdę. No może pomijając kwestię tego, że te legendarne diaksy mogą się skończyć, a to by oznaczało, że znowu musiał włożyć do pustki albo długo craftić, żeby tylko móc wezwać kogoś, kto da mi te diaksy. Ale mniejsza z tym. Okej. Więc tak, brakuje mi jeszcze 4 na łuk, plus 20 na totalnego rozłupywaczu niszczyciela. A nie sądzę, żeby to miało pomóc jakokolwiek. Oczywiście się nie myliłem. Więc w takim razie po prostu nie ma nic lepszego do roboty, po prostu a produkujemy trochę tych wszystkich toksycznych glutów i innych rzeczy. Dobra. Dobra. I w sumie, powiem szczerze, nie wiem co jeszcze mam w tym odcinku, może jedne co to ewentualnie poczekamy, aż będzie jakiś moment dogodniejszy czy coś. Po prostu w nowe nagranie, jak już będę miał materiały. Ewentualnie jak wpadnę jakiś ciekawy pomysł na coś. A z tym też będzie raczej na razie ciężko. Dobra, jak widzicie, trochę czasu minęło, mam 25 tego wszystkiego, więc chciałbym stworzyć obliteratora, ale jak widać nie mamy fiberglasa. I chciałbym rzucić tamtej właśnie też, dlatego że tutaj są wszystko zajęte, jak widzicie, mam porządną produkcję na dwie maszyny już
kosmicznej stali, na dwie, na dwie stali pustki, no i na dwie tego wszystkiego. Ale na obecny moment chyba wiem, gdzie mogę nawet zwolnić sobie, żeby fiberglass powstawał. A nie, aż tyle, no bez przesady. Na razie niech będzie, że tak... z 20 go będzie, czym w sumie 40, bo tutaj podwójnie będzie wychodzić, no ale rozumiecie, o co chodzi, więc no. Jak się wyprodukuje, robimy obliteratora. Po pierwszej porcji oczywiście. I miejmy nadzieję, że gra nie wyrzuci na nas jakichś tam nagle dziwnych rzeczy pod górkę, typu jego też możesz ulepszać czy coś. Bo jeśli nie, no to jak mówię, już dzisiaj oficjalnie ukończymy Foragera. Bo tak naprawdę jedyne co zostanie to pieniądze, jak mówiłem. Zbieranie pieniędzy zajmę się kiedyś może w swoim czasie. Ewentualnie na jakimś live'ie nudnym, kiedyś usiądziemy wspólnymi siłami i pozbieramy pieniądze. Ale poza tym, to właśnie w tym momencie chyba kończymy, jak już powtarzam się po raz kolejny, Foragera całkowicie. No więc teraz, jako że jesteśmy na fabryce niezasilanej prądem i nie nuklearnej, no to musimy trochę poczekać. Ale spokojnie, jak widzicie, moja moc prądotwórcza jest wystarczająco mocna, żeby no już niszczyciela wszechświatów wytworzyć. No szczerze nie wiem, do czego on konkretnie ma służyć, ale no jest taki, no to tego wykrawcę, co mi szkodzi. I uwaga, to go mamy i jest to coś służące do niszczenia czegokolwiek. Aha. To jest chyba takie coś, co po prostu rozwala wszystko jednym uderzeniem? Aż bym sprawdził tylko... szkoda mi trochę tych wszystkich rzeczy. A, zobaczę co. Aha. Czyli to jest taki sprzęt, który potrafi rozwalać i ziemię, i wszelkie elementy zagadek, wszystko. Okej. Ciekawe. Ma to jakieś ulepszenia? Nie. Na szczęście nie. Więc no... zostało się nam tylko czekać trochę na kilka stali kosmicznej. Z tego co widzę, to już tylko, o dziwo, 3. I będziemy mieli gotowe wszystko. Potem tylko zostaje jeszcze rozmieszczanie tego, ale te sprzęty kosmiczne, czy tam te elektrownie, nie będą problemem, w chwilę się to przygotuje. A potem oczywiście już, jak mówię, ostatni element rozdzielenia tego na wszystkie struktury, które są. I w moim mniemaniu będziemy posiadać już wszystkie achievementy, poza no niestety tymi związanymi z pieniędzmi i zdobyciem wszystkich pozostałych, ale... pieniądze na bankach mógłbym zrobić, tylko będę musiał strukturę typowo bankową przygotować. Wiecie, na zasadzie rozmieścić je idealnie na jakimś obszarze, tak żeby 4 elektrownie miały swoje prywatne, wraz z nimi, żeby była maksymalna ilość banków na ten obszar. To będzie kosztowało dużo cegieł i innych rzeczy, ale teraz, kiedy mam nuklearność, to raczej aż takim problemem nie będzie. Więc, no, rozumiecie, będę musiał trochę naszykować i jak to już będzie gotowe, to wtedy banki wygenerują może tylko miliona, ale resztę... resztę pieniędzy prawdopodobnie można na szkieletach zarobić, tylko musiałbym odpowiedni pokój przygotować. Na zasadzie jakiś nawet odcięty, a w sumie mógłbym teraz nawet spróbować. Przygotować, bo w sumie mam tego obliteratora, czy jakim tam, więc cały problem nie będzie. Tylko znaleźć jakieś takie spokojniejsze miejsce, gdzie nie ma tego wszystkiego. Nawet tutaj niech to będzie. Ja już tak mówię spokojniejsze, a teraz nagle idę do krainy, gdzie w sumie która jest najpotężniejsza ze wszystkich, według no chyba skali pustki. Przynajmniej, nie, dobra. Tak, tak, boss z tej krainy był przecież ostatnim z tych normalnych. I dobra. I to jest tak 3x3 taki obszar, chcę wykopać. A, i tak zniszczyłem. Dobra, to jest raz, dwa, trzy. Teraz to i teraz raz, dwa, trzy. I tutaj tak. I chciałbym zobaczyć, ile tam po prostu szkieletów można naspełnić. Wiecie. Może to jest dobry pomysł, żeby właśnie coś takiego zrobić. I się tylko da po prostu. O Jezuś, czy wy to widzicie? Nawet mnie tu gra zlagowało. No.
i po prostu w ten sposób sobie pomału zarabiać, czy coś tam niby. To jest tylko propozycja, bo tam mam lepsze miejsce jedno, gdzie... Zresztą chyba widzieliście już niejednokrotnie tam taki pewien pokój, w którym mam pełno balist. Często nie pokój, co bardziej obszar. Co tam coś takiego może wykopał? A, dobra, mostek, no tak. Ale to już nie ma problemu, nie ma kwestii. No. To wracając... Właśnie, chyba tyle fiberglasu już też nie będę potrzebował, żeby to robić, nie? Ty, koleżko, dostaniesz 10 kapsuł i już mi rób... maszynownie nuklearne. Dobra. My w tym czasie przygotujemy to i... potem wypiję wszystkie możliwe mikstury, bo chyba one też działają. I jak to przygotuję, co? Będzie dobrze. O, i trochę to będzie musiał być mniejszy obszar przez to, jak przygotowałem to wszystko. Ale dobra, w ten sposób też można. No. I teraz jedno, co tak naprawdę mogę zrobić, to czekać tutaj z tym wszystkim i pozwolić się pomordować im. Chociaż nie ukrywam, mógłbym wypić jeszcze też mikstury, poustawiać latarnie morskie i inne rzeczy, żeby jeszcze łatwiej to się dropiło. Co pewnie wcześniej czy później zrobię. Co chyba nie ma aż takiej potrzeby. Po prostu trzeba tutaj stać i się cieszyć, że można w ten sposób zarabiać. Jak mówię, w sposób strasznie wolny musiałbym naprawdę sporo latarn morskich gdzieś poustawiać, można poniszczyć te wszystkie moje struktury i jakoś to lepiej pobudować później. Ja. Zdecydowanie przydałoby się w ten sposób. Więc wiecie co, jeśli znajdę jakiś dobry sposób naprawdę na szybkie generowanie pieniędzy takich, czy buduję to idealnie pod banki, to wtedy może nawet pokażę wam jeszcze jeden odcinek taki bonusowy, czy ten po prostu mój poradnik, jak szybko generować kasę, czy coś. No, a póki co... nawet nie ma co dodać, co ująć. Tylko to. Chociaż z tego, co widzę, to w ten sposób nawet... A nie, dobra, pieniądze lecą. Nie za szybko, ale lecą. I przy okazji mamy już na ostatni przedmiot, więc... ostatnie, co zostało dla mnie do wyprocentowania w moim sumieniu, a nie sumieniu gry, to właśnie porozmieszczać to prawdopodobnie. Więc... 3 na 15... Nie, Jezu, jaki ze mnie jełop. Stop crafting. Muszę zrobić jeszcze łuk, zanim będę mógł to wszystko robić. Więc ty rób po prostu nieskończoność to. Zanim ci się paliwo skończy. No dobra. Nic dodać, nic ująć. Ej, siostra. Właśnie kończę Foragera. Tak ci pochwalę od razu. Tak. Ostatnie, co mi zostało, to wykraftić parę przedmiotów, pozmieniać wszystko w nuklearne i stuprocentowanie gry ukończone. Poza zbieraniem pieniędzy, ale tego nie uznaję za pełnoprawną część stuprocentowania. Bez komentarza. No co? Okej, okay, dobra, mam nuklearny łuk, który jaki efekt daje, przy okazji. A. Strzały mogą wypuszczać toksyczne gluty przy trafieniu. Tak, siostra, mówiłem, ja tu mam wszystko osiągnięte. Dobra. W takim wypadku zostało, jak mówię, już tylko rozmieszczanie nuklearności na rzeczach. W takim wypadku tutaj jedno takie. Tak, słyszę, siostra. I dobra, jako że jest jak jest, to jeszcze postawię jedną fabrykę dodatkową, kolejną. To też się pokrywa trochę z tym. Dostaniesz 10 tego. I crafć. I teraz wszystko w swoim tempie się będzie craftić, a ja już mój zapas piecy pomału przemieniam na nuklearne. Jak tylko osiągniemy 100 struktur, to już oficjalnie będzie można się pożegnać. Raz, a prawdopodobnie na zawsze. Przy okazji muszę jeszcze obliteratora wyłączyć, tak dla bezpieczeństwa z paska. Jeśli go nie wyłączę, to pewnie skończy tym, że przez przypadek coś bardzo ważnego zniszczę i przynosi do wkurza. W sumie mógłbym sprawdzić jeszcze jedną rzecz, ale no nie jestem aż takim potworem, żeby próbować zabić tym tesów. Więc dobra. Nie, siostra. Nie,
Dobra. To teraz jeszcze na czym stanęliśmy? A tak, jeszcze tu jakiś piec został. No, dobra, teraz sporne kowadła. I w sumie może zamiast tak łazić na bieżąco, to rozdawać, to powinienem się skupić na tym, żeby przyspieszyć produkcję i wiecie, spotkać się z wami, kiedy już będzie wszystko gotowe. Tak, tak będzie najlepiej. Dobra ludzie, mamy już wszystko, przy okazji przez przypadek zmieniłem elektrownię w elektrownię, jak widzicie, no już nuklearną, więc... Co? To od razu zżera? Nie rozumiem. To on je od razu... A, dobra, nieważne. Tak czy siak, dajemy tutaj trochę zasilania. Zobaczymy, jak to zadziała. Chociaż nie widzę, żeby było wielce lepiej, więc... Pewnie to jest tak, że teraz... albo działa tak samo, albo nie ma żadnego wpływu, nie wiem, wiecie co. Mniejsza z tym nawet. Niech to sobie po prostu będzie. A my zajmijmy się tym, co jest istotniejsze, czyli... Chyba, że... Aha! Elektrownie tego typu... zasilają... nawet to, co potrzebuje ogólnie mocy. Wow. Ciekawe, powiem wam szczerze. Tego bym się nie spodziewał, dobra. Zobaczymy, czy to sięga też tam, czy nie. Ja póki co przydałoby się zobaczyć, co można poprzekształcać w ten sposób. Wszystko, dobra. To w takim wypadku nawet nie będę czekał, na co się da, na to zarzucamy. Po prostu cieszmy się z tego, że w sumie jesteśmy coraz bliżej końca tego wszystkiego. Dobra, to też można? Oczywiście, że można i nawet sięga. Dobra, to zobaczymy teraz, jak nam tutaj Infinity, jak to będzie działało. To mniejsza z tym. Tutaj już widać, że nie sięga. Ale jakiej różnicy to i tak, powiem wam szczerze, mi nie robi. Moim celem jest po prostu zasilenie wszystkiego. Można nawet nie tyle zasilenie, co właśnie przemiana wszystkiego, co istnieje na nuklearne. Jakby tylko dostać achievementa. I dobra. W takim wypadku, jak już jest taka, a nie inna sytuacja, postawię tutaj też tak to. Przemienię na nuklearne. Postawię 10. Źle by nie było, jeśli bym kiedyś chciał korzystać, to mam już zasięg prawie wszystko. I teraz tak, kolejna. Nie fabryka. Elektrownia. Nuklearność. I zabrało od razu i dalej nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, mniejsza z tym. Chyba, że to po prostu rozdziela takie jakby komórki paliwowe do różnych maszyn. Dobra, nieważne. A to da się? Da się? Nawet. Nie wiem, jak to konkretnie ma działać, ale... Skoro się da, to zarzucimy po prostu. I wiecie, cieszmy się tym, że właśnie udało się prawdopodobnie zrobić wszystko. Nawet jeśli to jest tak naprawdę bardziej problem niż pożytek, że tak wszystko przemieniam. Patrząc na to, że prawdopodobnie nie będę w stanie nawet tego zasilić. Ale dobra, zostało jeszcze 10 struktur i będziemy już przy końcu. Dobra. Oj. Zawsze do ekranu oczywiście udało mi się kliknąć, prawie ja jak zwykle. 3 struktury. Oczywiście zabrakło mi już wszystkiego. Market? Nie. Dobra, tam jeszcze chyba na dole coś było, jeśli się nie mylę, co... A, dobra, tu mamy. Kociołek? Nie można. Garnek nuklearny też nie można. To co jeszcze takiego można by było? Dobra, na pewno tu jest ta elektrownia. Tam też można oczywiście bez zasilania, bo po co? Po coś? Okej, można i mamy. 100 struktur. Czyli w sumie o jeden zasilacz nuklearny za dużo zrobiłem. Ale okej. Wielki problem to nie jest. Teraz dzięki temu mogę zrezygnować z produkcji tego i powiedzieć produkuj zasilanie. I w sumie z czystym sumieniem mogę właśnie powiedzieć
tyle co i to, że... jeszcze trochę plączę. Dziękuję wam bardzo za wspólną przygodę, jaką był ten wielce ciekawy Forager. Oczywiście zapisu nie kosuje, jeszcze kiedyś na pewno tutaj wrócimy. Czy to w celu, powiedzmy, właśnie zbierania pieniędzy. Chciałbym w sumie, żebym ja bym bardziej pokazał, jak się zbiera pieniądze w moim odczuciu. Czy to w jakimś, nie wiem, jakim innym celu. Ale zdecydowanie jeszcze kiedyś tu powrócimy. I właśnie zauważyłem, że teraz to jest, te maszyny są bezużyteczne, dopóki ich nie zasila. No, kogo ja bym dokłamywał. Zasilaczy ci nie będę. Zapominam o tym to bardzo. Więc no. Ja już jak powtarzam się, bardzo wam dziękuję za tą przygodę. I powiem wam szczerze, ten cały grind, to całe zbieranie, które bądź co bądź było wpisane tak po części w tytuł gry, nie zmęczyło mnie ani nie znużyło. Spodziewałem się tego, oczekiwałem tego, a mimo to wszystko było super płynnie, przyjaźnie, fajnie. Więc naprawdę mówiąc szczerze, nie ma na co narzekać. Jestem po prostu zadowolony, przygoda przyjemna, miła, udana, co najważniejsze. W moim odczuciu zakończona w 100%. Tak mówię, te wyzwania robienia pieniędzy nie dla mnie. Jedno co mogę zrobić to moje 12 tysięcy złota. Rozkazać, żeby się przerabiało automatyczne monety, wiecie. I tyle w temacie. Ale nic innego to akurat raczej nie wymyślę w tym wszystkim. I dobra, bez zbędnego przedłużania, mam 26 minut. W sumie to udało się zrobić chyba wszystko. Tak. Nie będę was okłamywał, nie spodziewałem się, że naprawdę się uda. Ale proszę. A to tu jesteśmy, u kresu całkowitego. Tak więc już naprawdę bez przedłużania, bez czegokolwiek dziękuję i dziękuję wam bardzo za obecność przez całą serię. No i do zobaczenia już... w innych... No dobra, już się znowu kończę. Do zobaczenia niebawem w innych produkcjach, no a na obecnym po prostu trzymajcie się. Hej, hej.